Czekajcie chwilę. Raz. Szanowni Państwo, minęła godzina 13, zatem otwieram 24 sesję Rady Miejskiej Rakoniewic. Witam Panie i Panów Radnych, witam Pana Burmistrza, Pana Zastępcę Burmistrza, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, Pana Mecenasa. I to by było chyba na tyle. Nie możemy witać tutaj na sali mieszkańców Rakoniewic, ale witamy tych, którzy nas oglądają. Szanowni Państwo, stwierdzam, że na osobowy skład 15 radnych wszyscy uczestniczy 10, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Szanowni Państwo, w związku z akceptacją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekazania gminie działki w trybie określonym w projekcie uchwały zgłaszam autopoprawkę do porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w punkcie 11 podjęcie uchwał pod punktu G. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w proponowanym porządku obrad? Nie widzę. Szanowni Państwo, autopoprawkę o zmianę porządku obrad poddaję pod głosowanie. Kto jest za wprowadzeniem dodatkowego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obowiązuje wprowadzony wcześniej porządek obrad wraz z przyjętą autopoprawką. Szanowni Państwo, od ostatniej zwykłej sesji z 24 lutego nie wpłynęła żadne zapytanie, też interpelacja. Szanowni Państwo, punktem czwartym są zapytania, interpelacje i wnioski radnych. Czy ktoś w tym punkcie chciałby z Państwa radnych zabrać głos? Nie widzę. Zapytania, wnioski, informacje Pani i Panów Sołtysów. Oczywiście, Szanowni Państwo, z uwagi na stan epidemii sołtysi nie uczestniczą, ale też pisemnie nie wpłynęła żadna informacja w tym punkcie. Jeśli chodzi o informację Przewodniczącego Rady o działaniach podawaniu w okresie międzysesyjnym, również z uwagi na stan epidemiologiczny nie uczestniczyłem w żadnych spotkaniach. Szanowni Państwo, punktem siódmym jest sprawozdanie Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. Panie Burmistrzu, proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Myślę, że bardzo, bardzo dobry pomysł. Szanowni Państwo, kolejnymi punktami to jest punkt 8, 9 i 10. Informacja na temat funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach w 2020 roku. Informacja o działalności Zakładu Usług Komunalnych oraz sprawozdanie z rocznego programu współdziałania, współpracy gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi. Te informacje Państwo radni otrzymali. Zapoznali się z nimi, były też omawiane na komisji. Z uwagi na stan epidemiczny nie będziemy tutaj ich przedstawiać. Kolejnym punktem jest blok podjęcie uchwał. O pierwszy projekt uchwały proszę Pana Pawła, który już zmierza do nas. Panie Pawle, proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Uchwała Rady Miejskiej Rakoniewic w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rakoniewice w 2021 roku. Na podstawie przepisów prawa Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Rakoniewice w 2021 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Dwa. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rakoniewic. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Ta uchwała była już tutaj omawiana na komisjach. Ona niewiele różni się od poprzedniej. Ja może przeczytam tylko uzasadnienie. Uzasadnienie do powyższej uchwały. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, w szczególności artykuł 11a, zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę wynikającego z artykułu 11 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Powyższe ma na celu złagodzenie uciążliwości związanych z bytowaniem bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Rakoniewice, poprawę warunków bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności przed chorobami odzwierzęcymi, a także utrzymanie czystości. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Państwo Radni mają pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę 24/184 i proszę o kolejny projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Rakoniewic w sprawie powołania i określenia składu Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. Na podstawie przepisów prawa Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną Mienia Komunalnego do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na rzecz Rakoniewic w następującym składzie. Paweł Sobecki, przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego, Joanna Nolka, Agnieszka Kaźmierczak, Marek Wieczorek, Mirosław Wieczorek. Paragraf drugi. Komisja Inwentaryzacyjna powołana jest w celu przeprowadzenia czynności związanych z komunalizacją mienia na rzecz gminy Rakoniewice, w tym sporządzania wykazów działek ewidencyjnych przewidzianych do objęcia procedurą sporządzania spisów inwentaryzacyjnych, sporządzania kart inwentaryzacyjnych oraz weryfikacji dokumentacji stwierdzającej prawo własności do nieruchomości, jakie przysługiwało Skarbowi Państwa w dniu 27 maja 1999 roku. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rakoniewic. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I uzasadnienie. Wprowadzona w 2020 roku zmiana ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, skutkująca uchyleniem ustępu 3 w artykule 17 tej ustawy, wyłączyła obligatoryjność wszczynania przez wojewodów z urzędu postępowań w sprawie potwierdzenia nabycia przez gminy własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie tej ustawy. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego umożliwi kontynuację procedury tzw. komunalizacji według obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Wobec konieczności regulacji stanu prawnego gruntów, w szczególności gruntów zajętych pod drogi gminne, w powiązaniu z zamieszczonymi inwestycyjnymi gminy Rakoniewice oraz możliwościami pozyskania finansowania zewnętrznego, a także zmiany kadrowe dokonywane w Urzędzie Miejskim Gminy Rakoniewice, powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego jest uzasadnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Państwo Radni mają pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę 24/185. I kolejny projekt uchwały przedstawi nam pani Małgorzata Przybysz. Uchwała Rady Miejskiej Rakoniewic w sprawie określenia zasad zwolnienia i zwrotu opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Rakoniewice. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym oraz artykułu 31 ZZCA ustęp 1, ustęp 2, punkt 2 i ustęp 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Rakoniewice z drugiej i trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w artykule 11 prim ustęp 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należnej w 2021 roku. Paragraf drugi. Zwraca się opłatę za rok
2021 wniesioną jednorazowo przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Rakoniewice w terminie do 31 stycznia 2021 roku w części odpowiadającej wysokości drugiej i trzeciej raty. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rakoniewic. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uzasadnienie. Na podstawie artykułu 11 prim. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy pobierają opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę tę zgodnie z artykułem 11 prim. Ustęp 7 ustawy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w roku poprzednim wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia. W dniu 26 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. I na mocy tego znowelizowanego artykułu i ustawy właśnie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rada Miejska została upoważniona do podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bądź przedłużenia terminu na jej wniesienie. W przypadku zwolnienia z opłaty Rada może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za cały rok w terminie do 31 stycznia 2021 roku. Wyżej wspomniany przepis dotyczy tylko przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną. Według wyliczeń wprowadzenie zwolnienia z opłaty drugiej i trzeciej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu gminy o kwotę około 24 tysięcy zł, co stanowi około 8% ogólnej kwoty dochodów. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę 24 przez 186 i kolejny projekt uchwały przedstawi nam Pan Paweł. Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu gminy Rakoniewice dotacji celowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na podstawie przepisów prawa Rada Miejska Rakoniewice uchwala, co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Udziela się z budżetu gminy Rakoniewice na rok 2021 dotacji celowej w kwocie 25 tysięcy na rzecz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jabłonnie na pracę przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określone w paragrafie 1 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały. Punkt 2. Prace, o których mowa w ustępie 1 prowadzone będą przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego pod numerem rejestru 883 przez A decyzją z dnia 19 lutego 1980 roku w kościele cmentarnym pod wezwaniem świętego Michała w Jabłonnie. Punkt 3. Zakres prac przy zabytków, o którym mowa w ustępie 1 i 2 obejmuje prace elewacyjne oraz przy podmurówce z kamienia polnego i cegły na podejmowanie, z których Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytku Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę pozwoleniem z dnia 6 sierpnia 2020 roku nr 453 przez 2020 przez A. Paragraf 2. Dotacja, o której mowa w ustępie 1, w paragrafie 1 ustęp 1 niniejszej uchwały zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej między gminą Rakonice a parafią pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jabłonnie zgodnie z paragrafem 6 uchwały nr 16 przez 96 przez 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 marca 2016 roku. Paragraf 3. Wykonanie uchwały pobiera się burmistrzowi Rakoniewic. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I uzasadnienie do powyższej uchwały.
Obowiązujące przepisy prawa, w szczególności artykuł 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przyznają możliwość udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Zasady udzielania dotacji zostały określone przez Radę Miejską w Rakonicach uchwałą nr 16/96/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Rakoniewice. Zgodnie z postanowieniami uchwały dotacje przyznaje Rada w formie uchwały na wniosek burmistrza Rakoniewic. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50%, paragraf 3 ustęp 1 uchwały, a w określonych przypadkach do 100% nakładów koniecznych do wykonania prac. Paragraf 3 ustęp 2 uchwały. Łączna kwota udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie może przekraczać wartości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. Proszę parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jabłonnie złożył wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dotacji celowej w kwocie 25 tysięcy na prace konserwatorskie przy kościele cmentarnym pod wezwaniem Świętego Michała w Jabłonnie. Do wniosku załączono dokument potwierdzający, że kościół został indywidualnie wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego oraz że nieruchomość stanowi własność parafii pod wezwaniem Najświętszego Pana Jezusa w Jabłonnie. Dodatkowo ustalono, że nieruchomość znajduje się w gminnej ewidencji zabytków Rakoniewic nr 44. Wniosek o udzielenie dotacji celowej uzupełniono o pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 sierpnia 2020 roku nr 453/2020/A, z którego wynika zakres prac, obejmuje on podjęcie innych działań elewacyjnych. Oczyszczenie powierzchni z kurzu i brudu, usunięcie fragmentów zniszczonych przez owady i grzyby, dezynfekcja i dezynsekcja drewna, usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie miejsc po luźnych spękaniach, sękach oraz otwartych gniazdach żywicy, impregnacja ścian preparatem Remers HKL matowym oraz działań przy podmurówce z kamienia polnego i cegły, usunięcie uzupełnień wykonanych z niewłaściwych materiałów, oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie spoin zaprawą niezawierającą cementu. Opisane wyżej prace zostaną wykonane do dnia 31 grudnia 2021 roku. Beneficjent oświadczył, że koszt całkowitej realizacji tego zadania wyniesie 26 104,49 groszy brutto. Z uwagi na fakt, że zabytek kościół drewniany posiada wyjątkową wartość historyczną, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na ich wykonanie. W takim stanie rzeczy udzielenie dotacji, a co za tym idzie, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Państwo Radni mają pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę 24/187. I o kolejny projekt uchwały proszę Panią Skarbnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, autopoprawki przedstawię, ponieważ otrzymaliśmy informację o dodatkowych środkach, także dotyczą w pierwszej kolejności według działów otrzymanej rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej za rok 2019. Tak z przepisów wynika. Jest to kwota 4628 zł i po wydatkach musi być wskazane w załączniku COVID też wskazanie, na jaki cel te środki będą przeznaczone i w naszym przypadku po stronie wydatkowej na remonty dróg gminnych w paragrafie 427. Kolejna zmiana dochodów, 1500 zł otrzymaliśmy na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień i prowadzenie informacji telefonicznej, 1500 zł. Po stronie wydatkowej w dziale 851, rozdział 851-95 w poszczególnych paragrafach na wynagrodzenia, składki i na zakupy i transport.
to są środki automatycznie po stronie wydatkowej z naszych wydatków gminnych. Ta kwota zostaje umniejszona, co jest wskazane w administracji publicznej w tej autopoprawce. I ostatnia zmiana, dotacja na posiłek w szkole 38 105 zł 66 groszy i po stronie wydatkowej również w dziale 852, rozdział 852-30 należy zaplanować. To są autopoprawki i teraz już odczytam zarówno dochody, jak i wydatki po naniesionych autopoprawkach. Dochody w dziale bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarne 6784 zł, to jest rozliczenie z roku ubiegłych dotacji niewykorzystanych. 4628 zł jako rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych, różne rozliczenia, zmniejszenie subwencji ogólnej, subwencji oświatowej o 114 704 zł w dziale oświata szkoły podstawowe, zmniejszenie dochodów o 8 tysięcy zł, ochrona zdrowia, pozostała działalność, to jest COVID, 1500 zł, zwiększenie dochodów, dział 852, pomoc społeczna, zwiększenie dochodów o 38 105 zł, 66 groszy, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów o 94 825 zł, to są środki otrzymane z realizacji zadania usuwania folii. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 539 zł, to jest również zwrot dotacji z lat ubiegłych. Ogółem zwiększenie dochodów o 33 677 zł 66 groszy. Po stronie wydatkowej dział rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki majątkowe, udzielenie dotacji na oczyszczanie przezagrodowe 25 tysięcy zł. Dział transport i łączność, drogi publiczne gminne 1 237 628 zł, zwiększenie wydatków w tych majątkowych o 950 tysięcy zł. Drogi wewnętrzne, wydatki majątkowe, zwiększenie 33 tysiące zł. Administracja publiczna, Rada Gminy, zwiększenie wydatków bieżących 17 370 zł. Urząd Miejski Gminy 13 150 zł i 50 groszy, zmniejszenie wydatków, przeniesienie do działu 851 ochrona zdrowia. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 500 zwiększenie wydatków i pozostała działalność 10 000 zł. Kolejny dział to jest bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa, Komendy Wojewódzkiej Policji 15 625 zł, udzielenie wsparcia na zakup samochodu, ochotnicze straże pożarne, ogółem zwiększenie o 10 000 zł, w zarządzaniu kryzysowym o 4 000 zwiększenie wydatków. Dział oświata i wychowanie, szkoły podstawowe 235 349 zł zwiększenie, w tym wydatki majątkowe 160 000 zł. Przedszkola, zwiększenie wydatków o 37 546 zł 62 grosze na wydatki bieżące. Ochrona zdrowia, ogółem zwiększenie wydatków 128 438 zł, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi 107 187 zł 50 groszy. Pozostała działalność to jest 21 250 zł 50 groszy. Pomoc społeczna, ośrodek pomocy społecznej to jest przesunięcie między rozdziałami kwoty 1000 zł, natomiast pomoc w zakresie dożywiania 38 105 zł 66 groszy zwiększenie. Edukacyjna opieka wychowawcza, świetlice szkolne zmniejszenie o 2765 zł wydatków bieżących. Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska, utrzymanie zieleni, zwiększenie o 15 tysięcy zł. Ochrona powietrza to są dofinansowanie do źródeł ekologicznych, piecy, tak w skrócie, 100 tysięcy.
oświetlenie ulic i placów 82 tysiące zwiększenie, w tym wydatki majątkowe 75 tysięcy złotych. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20 tysięcy zwiększenie wydatków. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostałe zadania w zakresie kultury 6 tysięcy złotych zwiększenie, udzielenie dotacji dla instytucji kultury do 123 tysiące złotych, dla biblioteki 20 tysięcy złotych. Kultura fizyczna ogółem 505 tysięcy złotych, w tym wydatki majątkowe 500 tysięcy złotych, wydatek bieżący 5 tysięcy. Ogółem zwiększenie wydatków 2 664 646 zł 78 groszy. Teraz treść postanowień uchwały. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 10 ustawy o samorządzie gminnym, artykułów 212, 235 do 237 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska Rakoniec uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy otrzymuje nowe brzmienie. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 65 590 872 zł 11 groszy, w tym dochody bieżące 65 066 172 zł 11 groszy, dochody majątkowe 524 700 zł. To jest zgodnie z załącznikiem numer 1 uchwały. Punkt drugi. Dochody, o których mowa w ustępie pierwszym, obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 22 363 610 zł 45 groszy zgodnie z załącznikiem numer 3 uchwały. Podpunkt 1a. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 43 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 uchwały. Podpunkt drugi. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 60 652 zł 88 groszy zgodnie z załącznikiem nr 6 uchwały. Podpunkt trzeci. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6 128 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 uchwały. Punkt trzeci. Ustala się dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały. Podpunkt drugi. Paragraf drugi otrzymuje nowe brzmienie. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 66 471 841 złoty 23 groszy, z tego wydatki bieżące w wysokości 60 561 228 złoty 81 groszy, wydatki majątkowe 5 910 612 złoty 42 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały. Wydatki, o których mowa w ustępie pierwszym, ustęp 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 22 363 610 zł 45 groszy zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały. Podpunkt 1a. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 uchwały. Podpunkt drugi. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 70 617 zł 17 groszy zgodnie z załącznikiem nr 6 uchwały. Podpunkt trzeci. Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 128 zł zgodnie z załącznikiem nr 13. Punkt trzeci. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 uchwały. Punkt trzeci. Paragraf trzeci otrzymuje nowe brzmienie. Deficyt budżetu w kwocie 880 969 zł 12 groszy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikający z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych
o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 770 tysięcy zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 107 187 zł 50 groszy oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikający z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 3781,62 zł. 62 groszy. Punkt 4, paragraf 4 otrzymuje nowe brzmienie. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 630 969,12 zł. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 750 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 uchwały. Punkt 5. Paragraf 5 otrzymuje nowe brzmienie. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 628 000 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 405 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 uchwały. Punkt 6. Wprowadza się załącznik nr 13 do uchwały Rady Miejskiej Rakoniewic nr 12 przez 171 przez 2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, nadając mu brzmienie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Punkt 7, 8, 9, 10 to jest załącznik nr 1, 2, 6 i 7 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 9 jak załącznik nr 6 i punkt 13 dodaje się załącznik nr 13, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę 24 przez 188 i proszę Panią Skarbnik o kolejny projekt uchwały. Kolejny projekt uchwały to zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Rakoniewice i w autopoprawkach to są zwiększenie dochodów i wydatków tak jak w uchwale budżetowej, a całość wieloletniej prognozy finansowej, załącznik nr 1, przepływy środków, dochodów, wydatków i deficytu zostają uaktualnione do kwot w uchwale budżetowej i tym samym ogółem zwiększenie o 33 677,66 zł i to są dochody bieżące, w tym zmniejszenie subwencji o 114 704 zł. Wydatki zwiększenie tak w uchwale budżetowej 2 664 646,78 zł, w tym na wynagrodzenia o 380 zł 19 groszy zwiększenie, wydatki bieżące 806 021 zł 78 groszy i majątkowe o 1 858 625 zł zostają zwiększone. Tym samym wynik budżetu staje się ujemnym, bo w ostatniej wieloletniej prognozie była nadwyżka, a po tych zmianach jest ujemne 880 969,12 zł. I przychody w takich kwotach, jak odczytałam w uchwale budżetowej, zostają wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli chodzi o załącznik numer 2, gdzie jest wykaz przedsięwzięć, zostaje zwiększona kwota z niewykorzystanych środków unijnych w roku 2020 do tego projektu, który jest zapisany w wieloletniej prognozie, zwiększenie o 4596,93 zł. To jest na realizację projektu
dostępu do edukacji przedszkolnej w przedszkolu w Rakoniewicach. Kolejna zmiana w wieloletniej prognozie w przedsięwzięciach to jest wprowadzenie umowy na abonament za usługi telekomunikacyjne na lata 2021-2024. Łączne nakłady 32 342 zł i 4 grosze i limit jest do roku 2024. Kolejne zmiany dotyczą przedsięwzięć wieloletnich, wydatków majątkowych, zadanie wprowadzone oświetlenie drogowe z realizacją 2019-2021. Jest to kwota na rok 2021 97 152 zł 74 grosze. I kolejne przedsięwzięcie, modernizacja płyty boiska wraz z małą architekturą w Rakoniewicach, realizacja 2020-2021 i limit na rok 2021 500 tysięcy zł. To są wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o załącznik numer 1 i 2 w wieloletniej prognozie finansowej, a treść postanowień uchwały brzmi następująco. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułów 226, 227, 231 i 232 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale nr 12 przez 170 przez 2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rakoniewice na lata 2021-2024 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Załącznik nr 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Podpunkt trzeci. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej uwzględniające zmiany dokonane w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę 24 przez 189 i proszę o kolejny projekt uchwały, który przedstawi nam pan Paweł. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na podstawie przepisów prawa Rada Miejska Rakoniec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na własność gminy Rakoniewice nieruchomości położonej w obrębie Rakonice Wieś oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 193 przez 26 o powierzchni 8286 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Górnisku Wielkopolskim KW nr PO1S30198976 jako gruntu zabudowanego obiektami infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym. Paragraf drugi. Nieruchomość przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych gminy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rakoniewic. Paragraf czwarty. Tracą moc uchwała nr 39 przez 301 przez 2018 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki oraz uchwała nr 39 przez 309 przez 2018 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 39 przez 301 przez 2018 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uzasadnienie do powyższej uchwały. Działka nr 193 przez 26 obręb Rakonice Wieś powstała z podziału gruntu w rejonie osiedla parkowego w Rakoniewicach mającego na celu wydzielenie działek pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz budynkami niemieszkalnymi. Lokale mieszkalne oraz wraz z pomieszczeniami przynależnymi zostały sprzedane. Działka nr 193 przez 26 stanowi grunt niezbędny do prawidłowego korzystania z tych budynków. Dla terenu obejmującego działkę 193 przez 26 obręb Rakonice Wieś obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Plan dla terenu osiedla parkowego w miejscowości Rakoniewice Wieś zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej w Rakoniewicach nr 17/108/2016 z dnia 31 maja 2016 roku. W planie działka oznaczony jest symbolanem 1MW, 2MW, 3MW, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 6KDW, teren drogi wewnętrznej. Działka w części zabudowana jest na powierzchni urządzeniami infrastruktury technicznej, droga osiedlowa. Pozostała część wykorzystywana jest na potrzeby komunikacyjne, dojścia do jazdy do budynków. Działka stanowi także grunt zabudowany urządzeniami sieci wodno-kanalizacyjnej. Zgodnie z artykułem 44 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, grunty zasobu zabudowane obiektami infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym wraz z innym mieniem niezbędnym do korzystania z tej infrastruktury Krajowy Ośrodek może przeznaczyć w drodze umowy nieodpłatnie na własność gminie. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania nieruchomości. Rada Miejska Rakoniec uchwała nr 39/301/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 zmieniona uchwałą nr 41/309/2018 z dnia 10 października 2018 roku wyraziła zgodę nieodpłatne nabycie działki nr 193/26 obręb Rakonice Wieś. Obie uchwały stanowią akty obowiązujące. Stosownie do pisma POZ WKUR 4241-121-2019 przez MKI z dnia 8 lutego 2021 roku dla skutecznego załatwienia sprawy nabycie w trybie artykułu 44 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa konieczne jest podjęcie osobnej uchwały. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają pytanie do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? No widzisz. No widzisz. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę 24/190. Szanowni Państwo, kolejny punkt to są wolne wnioski, informacje. Czy ktoś w tym punkcie chciałby z Państwa zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że przyjęty na dzisiejszej sesji porządek obrad został zrealizowany. Czas szczególny, sesja przeprowadzona w sposób szczególny. Ja bardzo tu Państwu dziękuję za ten reżim sanitarny, w którym sesja się odbyła. No i cóż, życzę wszystkiego najlepszego i na święta, i na ten szczególny czas. Dziękuję bardzo za przybycie i za uwagę.